Jestem u bosych już 2 lata. Jestem brat Maciej Maria od Miłości Miłosiernej. W Krakowie, w klasztorze jestem już przez rok. Wybrałem to życie, w sumie myślę, że Pan Bóg zaplanował to życie dla mnie już od samego początku, zanim jeszcze narodziłem się. Tak jak właśnie mówi prorok, święty prorok Jeremiasz, nim ukształtowałem Cię w łonie matki, znałem Cię. Nim przyszedłeś na świat, poświęciłem Cię. I myślę, że właśnie Pan Bóg tak właśnie mnie powołał tutaj do Karmelu, do ogrodu Matki Bożej, aby prowadzić mnie właśnie drogą modlitwy właśnie wewnętrznej i apostolstwa, jakim mamy w Karmelu. Święta nasza Matka Teresa właśnie chciała, abyśmy właśnie w Karmelu modlili się przede wszystkim za Kościół, no i za grzeszników, którzy ranią Kościół, którzy rozrywają Kościół. I ona miała takie pragnienie właśnie, aby ten Kościół był jedno. 450-lecie mnie osobiście zachęca do właśnie głębszej refleksji, że to dzieło jest właśnie od Pana Boga, że to 450 lat, już to dzieło trwa, ta reforma, którą święta nasza Matka Teresa właśnie dokonała w Karmelu, że pragnęła osobistego, właśnie głębokiego właśnie życia i szczerego wyrzeczenia dla Pana Boga, żeby ściśle się z Nim jednoczyć. A przez to też sama pociągnęła innych ludzi i dlatego też ja pragnę na wzór właśnie naszej świętej matki i naszego świętego Jana od Krzyża iść tą drogą, aby też własnym życiem innych pociągać do Boga.